Witam serdecznie. Poniedziałek, następna naprawa. Następną naprawę mamy na podnośniku Forda Focusa MK3. Tak? To jest 3 czy 4? Trójka. Dobra. MK3. Co będziemy w nim wykonywać? Klient nam zgłosił, że nie działa klimatyzacja i chciałby, żebyśmy uzupełnili czynnik klimatyzacji, ponieważ nie działa w nim klimatyzacja. No to nie jest tak, że bierzemy i uzupełniamy sobie czynnik i na razie cześć pieśni. Bo to jest w tym momencie nabijanie, nie klimatyzacja klienta w butelkę. Dlaczego? Już Wam pokazuję. A mianowicie dlatego, że tutaj mamy teraz tego Forda. Może powiem Wam, jak my sprawdzamy szczelność klimatyzacji i w 90% nam się udaje. Mamy też tego wąchacza, ale powiem Wam, słabo z nim wychodzi. Co my robimy? Podpinamy oczywiście manometry. Tutaj demontujemy sobie zaworek, który znajduje się pod tym zaworem. Ten zaworek wykręcamy. Wstrzykujemy sobie kontrast. Zakładamy wtedy te węże i nabijamy z odpowiednim ciśnieniem, tak, z odpowiednim ciśnieniem azot. Bo tutaj mamy azot. I tym azotem uzupełniamy cały układ klimatyzacji i potem nam wychodzą takie kwiatki jak na przykład tutaj. Mogę Wam pokazać, jak znajdę jeszcze tylko latarkę specjalną. Dlaczego specjalną? Dlatego, że to jest latarka z ultrafioletem. Bierzemy sobie taką zwykłą latarkę. To światło zgaszę, żebyście mogli lepiej coś widzieć. I spróbuję Wam pokazać. Zobaczcie. Widzicie tam, jak się świeci? Latarkę zabieram, nie świeci, prawda? Biorę latarkę. O, jest latarka. Mamy jeden punkt. Tam gdzieś wyżej mamy, zobaczcie, drugi punkt. Tak, świeci się. Gdzieś z prawej strony jeszcze Marcel dojrzał następne nieszczelności. Tam też się gdzieś świeci. Słuchajcie, no tak, ten skraplacz jest po prostu podziurawiony jak sito. Więc nie ma możliwości, żeby to funkcjonowało. No i co, bez sensu teraz wziąć, uzupełnić czynnikiem. Klient pocieszy się dzień, dwa, może trzy. Czynnik ucieknie i znowu będzie to samo. I tak będziemy nabijać, jak to się mówi, klienta w butelkę cały czas. Więc my nie nabijamy klienta w butelkę, sprawdzamy szczelność, bo jeżeli, słuchajcie, czynnik to jest coś takiego, tak jak ja byłem na szkoleniach, to mi uczyli, że raz do roku ma prawo uciec około tam 40 gram czynnika. Dlaczego? Przewody gumowe są hydroskopijne, tak mi to tłumaczyli. I przez te przewody potrafi przeniknąć sobie ten czynnik, ale to jest około 40 gram, tak? Ma prawo być ubytku 40 gram do roku czasu. Nie spotkałem się z czymś takim. Słuchajcie, jeżeli mamy, ja mam nawet Passata. Ja u siebie nigdy nie odnotowałem w ogóle jakiegokolwiek spadku czynnika. Zawsze jak było 550 gram, zawsze było 550 gram. Nie miałem jakichś takich możliwości ucieczki tego czynnika, no ale dobra. Ja już tam nie będę polemizował z tymi mądrymi, co tam wypisują, ile może być, ile może nie być. Jeżeli podpinamy sobie urządzenie takie na przykład, jak jest z tyłu za mną i ono mówi, że nie mamy w ogóle czynnika, to znaczy, że mamy gdzieś nieszczelność. Albo chyba, że gdzieś pojazd był na warsztacie, demontowali przód, potrzebowali zdjąć skraplacz, no i nie mieli maszyny, więc upuścili do atmosfery sobie w powietrze ten czynnik. Nie mieli jak go uzupełnić, więc go nie uzupełnili. Co dzisiaj jest rzadkością. Bo z tego co wiem, to co drugi warsztat, co drugi. No nie wiem, nie umiem Wam powiedzieć, nie przebywam na innych warsztatach, ale z tego co ja wiem ze swoich zaprzyjaźnionych warsztatów, którymi tam gdzieś tam odzywamy się, to każdy ma maszynę do klimatyzacji, także wiadomo, że sobie zrzuci ten czynnik i uzupełni go z powrotem, prawda? No dobra, mniejsza z tym polemizować nie będziemy, bo to nie ma sensu. Co wykonujemy w tej chwili? Demontujemy przód, musimy się dostać do skraplacza, skraplacz wymontować, zamontować nowy. A ja Was zapraszam oczywiście na film. Dobra, po demontażu tego tutaj zderzaka ukazuje nam się taki widok. Co musimy następne wykonać? Rozpiąć sobie tutaj właśnie tą wtyczkę od tych klap, którą mamy. Odkręcić tutaj po jednej śrubce na górze. Tu z zaczasków powypinać i całą tą klapę wyjąć. Dobra, my wyciągamy i za chwilę się widzimy. Tu, jak możecie zobaczyć, oberwało już wcześniej gdzieś. No bo oczywiście oryginalnie nie jest tu żadna blacha nitowana.
No i stąd mamy właśnie tych klap. Słuchajcie, nie próbujcie na siłę przełamywać, w ten sposób otwierać, dlatego że uszkodzicie je. Ten łapacz powietrza demontujemy oczywiście. Słuchajcie, żeby wyjąć tą tutaj zasłonę, nie musimy demontować tej belki. Kawałek kołeczka ci poleciało. Spadł. Teraz jak zdejmiemy to, to znajdziesz go. Dobra. Tam mamy ją całą tą osłonę pospinaną na zaczaski. Tu mamy Marcina kołek. Trzymaj. Dobra, słuchajcie, jedną ręką nie jestem w stanie tego zdjąć. Zaraz się widzimy. Przysłona została zdemontowana. No i co, popatrzmy teraz. Lecimy? Lecimy. Jedno. No. A, będzie i tak dobrze widać. Jedno miejsce. O, drugie miejsce. Trzecie. Tam nic. Czwarte. Widać? Jest czwarte, tak. Piąte. Szóste. Siódme. Ósme. Tam jest na górze dziewiąte. A, czekaj. Jest. No, to trochę oberwała. Tutaj takie mikro jest. Masz następne? To chyba nie. No, ale tutaj to jest ewidentnie. Tu jest, patrz. Okej, okay. No tutaj mamy tak. 10 miejsc. Nieźle, co? Ktoś ze śrutu strzelał do tej chłodnicy. No. Okej, okay, to mamy. A tak naprawdę to jest to po jakimś boom. Ten pojazd miał delikatny, może nie jakiegoś mocnego dzwona, a delikatny dzwon był. Dlaczego tak uważam? Już wam pokazuję. Dlatego, że interkuler tutaj na dole też jest pęknięty. On jest tutaj pęknięty na dole i stąd właśnie całe ten zalanie mamy. Że musimy zadzwonić jeszcze do klienta i poinformować go właśnie o takim fakcie, że interkuler też wypadałoby wymienić. No i po tym możecie się dowiedzieć, czy wasz pojazd miał jakieś przygody parkingowe tak zwane. No bo tu nic poważnego nie było, tak? Bo widać, że podróżnice całe, tabelka tak w miarę cała, nic się z nią nie dzieje. No ale właśnie po takich plastikach połamanych jak tutaj, tak, nie ma jednej przysłony. I po czymś takim jak właśnie chłodnice, zestaw chłodnic, możecie się dowiedzieć, że to auto jest po jakichś przejściach delikatnych. Dobra, my sobie zdemontujemy ten skraplacz. No i oczywiście dzwonimy do klienta z informacją, co robimy, jeżeli chodzi o interkuler. Bo na skraplacz mamy zgodę, a na interkuler jeszcze nawet klient o tym nie wie. Skraplacz wyjęty. To wszystkie kropki mokre to chyba jest ten, to co świeciło. O, tutaj jak mokro. Tu jest dopiero mokro. No, widać. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dobra. Wrzucamy nowy. Dobra, no to co? Trzeba iść, kurde. Nowy montujemy taki Nissens. No i co? Numery jakiegoś Nissensa? Z tej strony. Proszę bardzo. Zawsze pytacie o te numery. Dlaczego mam nie pokazać? Są numery. Dobra. W środku oczywiście nowe uszczelki, wszystko jest. Mamy oczywiście nowy skraplacz, zabezpieczony, to co wam kiedyś mówiłem. Każdy dobry skraplacz będzie zabezpieczony tutaj i napełniony azotem po to, żeby
sprawdzić, wiecie, przy montażu. Jeżeli odkręcimy tą śrubę, syknie, to znaczy, że jest szczelny, nie jest uszkodzony. Więc teraz możemy zobaczyć, czy będzie szczelny. Gumka się przykleiła. O, było słychać? Było słychać. A niektóre tak mocniej napełnione są, nie? Ten tak był. Dobra, uszczelki. Także bierzemy i montujemy je. No, najlepsze to jest wydłubać teraz te stare. Bierzemy, wydłubujemy stare. Chciałbym, żebyście cokolwiek widzieli, ale sam tu nic nie widzę. O, teraz widzę. Hop. Jedna. Możemy ją od razu założyć. Siedzi. Tutaj mamy drugą. Siedzi. I co? I teraz bierzemy i montujemy sobie nowy skraplacz. O, a ja was kopię. O, bo to trzeba tam się wcisnąć. Ja mam ze swojej, pokaż. A, widzisz? Nie masz. A nie, ty tu na dół. Na dół. A góra? U ciebie? O, wiesz, ma. A za co się góra zapina? Musi się w ogóle zapina? Musi. Nie. Nie ma nic. Okej. Okay. Nowe szpilki. To akurat fajnie, bo mamy mało miejsca, więc możemy sobie założyć rurkę i przyłapać od razu szpilkę. Dał grzechotkę małą. Już przyłapane. Dobra, wykręcamy sobie teraz już te śruby. Okej. Okej. Jedno zapięte, drugie gniazdo zapięte,
I co teraz? Słuchajcie, możemy już w tej chwili zacząć uzupełniać czynnik, czyli wytworzyć próżnię. I tak chyba zrobimy. Podepniemy sobie, opuścimy go niżej. Zanim będziemy tą osłonę tutaj zakładać, podepniemy. Niech się już tam maszyna swoje robi. Czy lepiej to założymy? Dobra, to zakładamy teraz sobie tą tutaj osłonę. Dobra, mamy już zmontowane to wszystko. Opuszczamy na dół. Marcel tam jeszcze trytytką przypnie wtyczkę, bo była wyrwana. I nie możemy na razie zderzaka zamontować, bo jest decyzja, że wymieniamy też intercooler, który jest trzaśnięty. Także co? Zaraz go opuszczamy, uzupełniamy czynnik. No i będzie klima działała. Miejmy nadzieję. Dobra, maszyna podpięta. Wytwarzamy próżnię. Pamiętajcie, że jeżeli wymieniacie takie rzeczy jak na przykład skraplacz, kompresor, cokolwiek takiego, wytwarzajcie próżnię minimum taką 20-minutową. No i najważniejsza rzecz, musicie odczytać sobie dane, ile uzupełnić oleju. Tak? No bo tu skraplacz nie posiadał w sobie oleju, więc trzeba dostrzyknąć oleju. No my mamy ten program nasz Retis, który możemy odczytać oczywiście, ile czynnika ma być dane, ile ma być dane oleju na każdy element poszczególnie, nawet przewód, który idzie do klimatyzacji, też mamy podane, jakbyśmy sam przewód wymieniali, jest podane, ile należy dodać takiego czynnika. Dobra, maszyna nie działa i za chwilę wracamy i sprawdzamy, czy działa klima. Ok, Ford uruchomiony. Czekajcie chwilę. Dobra. Mam takiego gimbala z rączką i muszę ją złożyć. Dobrze. Forda mamy uruchomionego. Jak możecie zauważyć, mamy nowy skraplacz zamontowany. Tu będzie lepiej widać, bo większa dziura, ale ciemno. Oczywiście jeszcze raz zaraz sprawdzimy, czy wszystko jest szczelne. Szczególnie, słuchajcie, sprawdźcie te połączenia, które tutaj są na przewodach. Jeden przewód i drugi przewód. To musicie koniecznie skontrolować. Następną kontrolą mamy tutaj ciśnienie. Tutaj powinno być ciśnienie na 10, a jest na 5. Najprawdopodobniej on już dobił sobie tyle, ile chciał. No nie jest tu ciepło zbytnio, także to też się kiepsko sprawdza, tak? Bo najlepiej sprawdzać, jak jest w miarę ciepło, tak? Koło 25 stopni to jest idealnie. Dobra, niskie ciśnienie mamy około 2 bar. Wysokie mamy 5 bar, a idziemy teraz do środka. Aha, o ile dojdziemy. Idziemy teraz do środka pojazdu. Marcel tu siedzi, mogę na chwilę jakoś tak się przycisnąć? Nie mogę. Dobra. Tyle. Ile mamy? Czekaj, zgasło. Marcel sprawdza, jaką mamy temperaturę teraz na kratce. No jak możecie zobaczyć, mamy 1,7 stopnia. Efekt jest całkiem piękny. Możemy przystąpić do dalszych napraw. Klima jest zrobiona. Jeszcze oczywiście sprawdzimy sobie tam szczelność na tych uszczelkach, jeżeli jest wszystko ok. Nie ma żadnych wycieków, ale tu zimno ciągnie. Idź w cholerę. Dobra, to co, gasimy pojazd. To nie lato. Teraz będzie nas lepiej słychać. No, tutaj klimę naprawiamy, a tutaj Jacek w kominku hajcuje. Dobra, sprawdzamy jeszcze szczelność. Nie montujemy jeszcze zderzaka, bo musimy wymienić jeszcze ten intercooler. No i co? Tu jeszcze mamy co do zrobienia? Oleje, filtry, czyli standard. No i mamy robotę zakończoną. Słuchajcie, nie będę wam tego pokazywał, no bo olej, filtry, no to chyba wiecie, jak to zrobić, tak? A jeżeli nie wiecie, to tutaj już coś zaczęło być wykonywane. Chyba filtr powietrza był wymieniony, zanim doszliśmy do tej klimy. Jak już mam tak wam nagrać, jakbyście chcieli, od podstaw, jak wymieniamy ten olej i tak dalej, to dajcie znać, to oczywiście od podstaw pokażę na jakimś tam aucie. I jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy wam nie powiedziałem. Słuchajcie, tutaj są zawory. Jak odepniecie te przyłącza, koniecznie skontrolujcie sobie jakimś, nie wiem, płynem, coś co się pieni, nawet samą wodę. Wystarczy, że wlejecie tutaj do tego gniazda i sprawdźcie, czy wam nie ucieka czynnik. Bo bardzo często ulegają awarii właśnie te zaworki, które tutaj są.
A jak zobaczycie, że nic wam nie ucieka, weźmiecie jakąś tam dmuchawkę, wydmuchacie tą wodę, zakręcicie kapturki i będzie po krzyku. A ten tutaj, ta plama oleju, to jest jeszcze ze starego skraplacza, dlatego że jak był odpinany, no to oczywiście wyleciało sobie to na ziemię. Dobra, tu żeśmy przejrzeli, te złącza są szczelne, nic nie cieknie, nie ma zielonego nalotu, czyli jest wszystko w porządku. Okej. O. No i nie ma wycieku. Dobra, to zaraz wydmuchamy. Tam jest drugi, z tyłu schowany. Nie jest tak łatwo tym wejść. Ale damy radę, z daleka najwyżej. Tam nie ma żadnego środka chemicznego, jest zwykła woda. Po to dajemy wodę, żeby tylko zobaczyć, czy coś bąbluje, czy nie bąbluje. Nie ma bąbelków. Okej, okay. Czyli wszystko jest w porządku z zaworami, nic się nie dzieje. Dobra, to co, ja się z wami żegnam i zapraszam do następnej naprawy. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdro!